Bardzo ładnie, dobrze się zaczyna. Rumuńskie Champs-Élysées. Ci ludzie umierali przez kilka dni na tych palach. Historia każdego kraju krwią jest pisana. A przepiękny budynek, a dalej funkcjonuje, a tak więc idziemy do środka. Ponownie zabukowałam sobie taką wycieczkę, pieszą wycieczkę po mieście. Ja korzystam ze strony Free Tour, to chyba jest freetour.com. Tak czy inaczej, w opisie tam wstawię. Niedźwiedź nie chciał iść, bo to nie dla niego, on tam nie bardzo lubi też za długo chodzić, a w ogóle najbardziej to nie lubi, jak go ktoś po sznurku prowadzi, jak to on mówi, a nie lubi szkolnych wycieczek, a to jest trochę jak taka szkolna wycieczka. Ja natomiast nie mam nic przeciwko, lubię posłuchać, no i lubię też być w grupie, to mi nie przeszkadza. Tak więc przyszłam tutaj na punkt, w którym mamy się spotkać, na razie nikogo nie ma, ale na pewno to jest ten punkt i dostałam już wiadomość z tego przewodnika, więc na pewno coś się będzie działo. No, poczekam, zobaczę. Adrian, mój przewodnik, nie chce za bardzo mówić do kamery i jestem zupełnie sama, mam prywatną wycieczkę, słuchajcie, więc fantastycznie. Pierwsze miejsce, które odwiedzamy, to jest, można powiedzieć, rumuński Watykan, czyli najważniejszy kościół, katedra tak naprawdę rzecz biorąc, pałac, który przez 300 lat tutaj był, można powiedzieć, centrum dowodzenia i później zbudowany budynek, bo wcześniejszy budynek został, no wiecie, zburzony i powstał nowy budynek parlamentu, w którym przez 300 lat odbywały się po prostu, no, rządzono z tego miejsca, prawda? A ponieważ religia była zawsze bardzo ważna, dlatego właśnie władze kościelne i władze świeckie były obok siebie. Ten budynek jest bardzo ładny, nie wiem, czy mi się uda pokazać, bo w drugą stronę świeci słońce, ale jest to taka mała kopia niemieckiego Reichstagu i faktycznie przypomina, jak ktoś był w Niemczech i zobaczy, że tu jest inna architektura. Bardzo ładnie, dobrze się zaczyna. Political and religious figures to be buried around churches. For this reason, when they had demolished those old churches to make room for these monumental buildings we saw, they brought here some of these tombstones, which actually mark the graves of some important people that have shaped our history over the past centuries. They're not just Romanians. If you try to read whatever it says on them, you'll find that they're Serbians, Bulgarians, Greeks, Jewish people, Romanians as well, Wallachians, they're all these different people that lost their lives around here, all these different circumstances. Myślę, że każdy z Was wie, że zamek Drakuli, ten, który znajduje się w Bran, ten, który odwiedzają turyści, to nie jest jego prawdziwy zamek i on wcale tam nie mieszkał. Tutaj znajduje się pierwszy pałac, w którym on mieszkał.
A za mną, słuchajcie, jest plac, na którym dokonywano egzekucji. Wiecie, że Dracula, no, znany jako wampir, który nie był wampirem, tak naprawdę Dracul po rumuńsku znaczy diabeł, tak więc stąd wzięło się jego przezwisko. No i ten sposób, który on wymyślił na zabijanie ludzi, tak, nabijanie ich na pale. I słuchajcie, na te pale, ja właśnie się dowiedziałam przed chwilą, te pale nie były ostre, bo tak był rozsądek. One owszem były zaostrzone, ale sama końcówka nie była ostra, była zaokrąglona. Oni używali tłuszczu, a dwie osoby sznurami po prostu trzymali nogi, żeby można było to wbić do środka. I trzecia osoba, a ten kij, który był, ten pal długi na 2,5 metra, wbijała do środka powoli. I ten pal wychodził aż tu, na karku. I wyobraźcie sobie, że większość ludzi nie umierała. Oni właśnie to tak wymyślili, żebyś ty nie umarł od razu. Ci ludzie umierali przez kilka dni na tych palach, na tym placu. Co gorsze, ja to nawet nie mogę mówić, bo ja po prostu, wiecie, ja widzę tych wszystkich cierpiących ludzi, po prostu czuję. Najgorsze, że jeszcze 200 lat temu, czyli 200 lat temu dopiero zaprzestano nabijania ludzi na pal. Po prostu się w głowie nie mieści. W głowie się nie mieści. Aczkolwiek Dracula sam w sobie był, można powiedzieć, bardzo dobrym przywódcą, bo naprawdę dużo zwojował dla Rumunii. Był właśnie jedyną osobą, która stawiła czoła otomańskiemu imperium. I wytłukł właśnie dużo tych ludzi i też właśnie na tu, oczywiście na te pale i tam, o Jezu, Jezu, długa historia, naprawdę. Ten film musiałby trwać tutaj 3 godziny po prostu, ta wycieczka trwa 3 godziny i nie mogę wam wszystkiego tutaj opowiedzieć, ale poczytajcie, ja sama sobie jeszcze doczytam, bo po prostu to jest wszystko takie ciekawe, o wiele więcej niż ja przypuszczałam, po prostu kryje się i jest mroczno, jest no straszne to. No ale niestety, historia każdego kraju krwią jest pisana. Bucharest was set up here 400 years ago. Very oldest street anybody walked on in Bucharest. Najstarsza ulica w Bukareszcie. Piękne te budynki. A niektóre niestety trochę zaniedbane, niektóre odnowione. Niektóre widać, że były odnawiane kilkadziesiąt lat temu, ale potrzebują znowu reanimacji. Po drodze dołączył się do nas pan z dwójką fajnych dzieci. No trochę im się już nudzi, no bo to wiadomo, dużo informacji, to nie wszystko rozumieją. No i to takie, wiecie, dla nas to jest ciekawe, dorosłych ludzi. No a dzieciaczki, no to jak dzieciaczki, no. Ale są dzielne. It was customary in Paris, with glass ceilings covering passages between buildings. This was the most popular commercial passage in Bucharest until the Second World War. 1891, yes? 1891. Pierwsze centrum handlowe na styl taki francuski, paryski, przepiękny budynek, dalej funkcjonuje, tak więc idziemy do środka. Can we go inside? Yes. Pan robi tutaj kapelusze nadal tradycyjną metodą, słuchajcie, jak za króla świeczka. Pięknie. Tutaj w tym fragmencie ten pasaż był pełen sklepików, tak jak tamtą ładną część, którą żeśmy widzieli. Niestety wszystkie zostały zamknięte, opuszczone i tylko ten
jeden pan staruszek tutaj robi po prostu te piękne kapelusze. Nadal musi coś sprzedawać, skoro jeszcze trzyma ten sklep. Takie pomniki z władcą na koniu są bardzo popularne, prawda? Praktycznie w każdym kraju możemy taki znaleźć. A zastanawialiście się kiedyś, w jakiej pozycji jest koń i czy to ma w ogóle jakieś znaczenie? Właśnie dowiedziałam się, że to ma znaczenie, bo jeżeli koń jest na cztery kopyta, tak postawione ma na ziemi, to znaczy, że ten władca umarł w sposób naturalny. Natomiast jeżeli ma dwa podniesione, tak nieraz jest w takiej pozycji po prostu podniesiony dwa, to wtedy znaczy, że on zginął w trakcie bitwy. Natomiast jeżeli ma jedno kopyto, oznacza to, że on został ranny w trakcie jakiejś wojny, natomiast zmarł potem w efekcie. Ten akurat dokładnie właśnie nie zmarł w trakcie bitwy, takie myku fiku miku, ale on zmarł na zawał serca, dlatego że w momencie, gdy wypowiedział wojnę, on był w takim konflikcie, wypowiedział wojnę, on był Niemcem, tak? Musiał wypowiedzieć wojnę Niemcom. To oczywiście jakby swojej rodzinie, to wiadomo, że no, psychicznie to bardzo przeżył. Tak więc po dwóch tygodniach od wypowiedzenia wojny on umarł na zawał serca. Stąd też taka pozycja konia. Uwielbiam wycieczki, bo zawsze można się dowiedzieć coś, co takie ciekawostki, nie? Co człowiek nie wiedział. I teraz już zawsze, jak będę widziała pomnik z koniem, no to będę wiedziała, nie? First in the country. It was built here in 1860. Teatr, który się tam znajduje, był zbudowany dla królewskiej rodziny. I słuchajcie, był to budynek, znaczy nadal jest, który ma otwierany dach. Tak więc w lecie można otworzyć ten dach i staje się amfiteatrem. To oczywiście dzisiaj nie jest jakieś, wiecie, takie rzeczy to są standardem, ale wtedy, zbudowany w 1911 roku, to było coś niesamowitego. Oczywiście wisienką na torcie jest Pałac Ceausescu, a jest to ten, znaczy, no, pałac ludzi to się chyba nazywa, prawda? Naprawdę, wybaczcie mnie, ale tych nazw i tego wszystkiego jest tak dużo, że moja mała głowa po prostu nie spamięta. Jest to budynek, wiecie, taka wizytówka, prawda, Bukaresztu. Jak zobaczycie jakieś zdjęcie z Bukaresztu, to na pewno ten budynek będzie na pierwszym miejscu. Budując ten budynek, Ceausescu był takim wizjonerem. Wszystko chciał, żeby było większe, największe. Więc ten budynek miał być największym budynkiem na świecie. Nie jest największy, jest drugi największy. Jest numer dwa. Pierwszy to jest Pentagon, a to jest numer dwa. Ale jako cywilny budynek jest to numer jeden. Ja to nie uważam, że to jest cywilny, bo założeniem tego było, że to będzie budynek rządowy, tam jego biura, jego mieszkania i urzędy, a poza tym oczywiście są też sale koncertowe, można bankiet tutaj urządzić, można też wejść do środka, jakby ktoś chciał, tam za parę euro jest bilet i kilka tych sal można pooglądać. My nie będziemy wchodzić do środka. Historycznie bardzo ważne miejsce. Wszystkie osoby, które się oczywiście interesują historią, to dobrze wiedzą. Ja tutaj nie będę się mądrzyć i Wam opowiadać. Fajna wycieczka. Cieszę się bardzo, że skorzystałam po raz kolejny. Polecam w takim razie, polecam w ogóle, żeby zobaczyć Bukareszt i na pewno, jak macie czas, to skorzystać właśnie z takiej wycieczki. Jest w całej okazałości, naprawdę robi wrażenie. Ma 1100 pokoi, 9 pięter, ale tylko ta przednia część jest jakby najwyższa. Ale wiecie co, tak sobie myślę, po co to wszystko? Jakieś takie chore ambicje człowieka,
lepiej by te pieniądze było spożyć, wiecie, na jakieś szpitale, sierocińce. I wydaje mi się, że społeczeństwu bardziej potrzeba to niż taki gmach. Ale co więcej, nie tylko ten gmach, ale wszystkie te budynki dookoła zostały zbudowane równocześnie, po prostu zaplanowane, wszystko większe, większe niż Champs-Élysées, piękniejsze i tak dalej. Wszystko niestety kosztem ludzi. To wszystko kosztowało ogromne pieniądze i nałożono na ludzi restrykcje. Kartki, tak jak u nas były kartki, ale słuchajcie, limit to był 1 litr mleka na miesiąc, na rodzinę. Wiecie, 1 kg cukru i tak dalej, więc to było po prostu nie do zniesienia. Rumuńskie Champs-Élysées. 600 meters, turn right. Światu, co Rumunia potrafi. Rany moje, tyle informacji, gdzie to się pomieści w mojej głowie, ale powiem wam, co zapamiętałam. Tutaj za mną jest kompleks fontan, który jest największym kompleksem fontan na świecie. No i oczywiście usłyszałam dużo informacji o Ceausescu, który okazuje się, że nie był taki, znaczy właśnie był kochany i nienawidziany zarazem, bo po prostu na początku jego panowania to był bardzo dobry lider, ale często właśnie z liderami tak jest, że oni na początku są dobrzy, a potem kurczę, no, wychodzą rogi. Po tym jak on odwiedził, miał takie, wiecie, wizyty rządowe, prawda, i odwiedził Azję, to się tak zafascynował Północną Koreą i Chinami w sposób, w jaki oni rządzą ludźmi, i po prostu chciał wprowadzić ten reżim tutaj, i to oczywiście ludziom już się tak nie podobało, i stąd też potem po prostu zdjęto, bo no wiecie, no co się stało. Tak więc krótkie było to jego panowanie, ale w tym krótkim czasie zrobił bardzo dużo. I teraz tak, to jest kontrowersyjne, czy on zrobił dobrze, czy niedobrze, bo na przykład wszystkie te budynki, które tutaj są dookoła, ten jego pałac i te wszystkie, ten cały kompleks, ta duża część miasta, to po prostu było, już tu było w środku miasta, to nie, że to wybudował za miastem, tylko po prostu zrównał z ziemią wszystko to, co było, bo stwierdził, że tam to jest do kitu. On był wizjoner, miał pomysł, prawda, co to trzeba zrobić, i po prostu wszystko zrównał z ziemią. Ludzie po prostu mieli 24 godziny na opuszczenie swoich domów i wszystko zostało po prostu, jedyne chyba miasto na świecie, które w trakcie pokoju zostało po prostu zdemolowane i zbudowane na nowo. A to, co dzisiaj widzimy, no imponuje, no nie mogę powiedzieć, że nie, ale no, jak już wiemy, wiecie tą historię, prawda, jak to powstało, no to jest tak trochę taki niesmak, prawda? Te fontanny są wyjątkowe. Tu możemy podziękować Ceausescu za jego rozmach, bo zbudował kompleks fontan, które zostały wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa jako największy w Europie kompleks fontan, które komputerowo zsynchronizowane są z muzyką i światłami.
Ja wiem, że teraz mamy takie miejsca w wielu różnych miastach w Europie, ale właśnie to tu w Bukareszcie był pierwszy w Europie taki kompleks fontan. Jest ich razem 44 i ten przedstawienie trwa około 45 minut i odbywa się w każdy piątek, sobotę i niedzielę w okresie letnim. Od godziny 20 do tam prawie że 9. A światełka zaświeciły i nie widać, żeby cokolwiek miało się dziać więcej, więc może się zaczyna o 9. Mój przewodnik powiedział, że się zaczyna o 9, natomiast w internecie było napisane, że o 8. A no więc stwierdziłam, że lepiej przyjechać o 8, bo być za wcześnie niż po prostu już przyjechać po imprezie. No ale co, nie będziemy tam stać. Przyszliśmy do restauracji. No, jakoś przeczekamy ten czas, prawda? No. O, ja zamówiłam sobie zupkę rybną, a niedźwiedź ma tutaj skrzydełka i fryteczki. Naprawdę dobra, słuchajcie, zupa jest fantastyczna. Taka z prawdziwych grzybów, takich dzikich grzybów, to znaczy jak my znamy, tak, z lasu, a nie jakieś tam pieczarki bez smaku. Bardzo dobra. Natomiast skrzydełka takie sobie. Frytki mi smakują, a niedźwiedziowi nie. Tak więc tej restauracji mocno nie polecamy. Za mną jest pałac Ceauşescu, tak więc jest to pierwsza restauracja, która jak się wejdzie na deptak po lewej stronie, to tu nie przychodźcie. Poszukajcie lepszej. Za całość zapłaciliśmy niecałe 90 lewa. Lei. A to jakieś niecałe 100 zł chyba wyjdzie. To co ty lubisz najbardziej, nie? No właśnie, ja boję się z tymi ludźmi, to sorry, ale nie ma uroku. A myślałeś, że będziesz sam? No. Trudno powiedzieć, co będzie, bo światła się już świecą, widać już kolorowe fontanny, ale nie ma jeszcze żadnej muzyki. Natomiast jest bardzo dużo ludzi. Naprawdę, słuchajcie, tłumy i zablokowali drogę. Jesteśmy teraz na tej ulicy, co jeździły samochody. A więc nie wiem, może o 9.30 się zacznie. Tak wygląda, że ludzie tak jakby zaraz miało być. Ceea ce ne gândește de toți, indiferent din ce colț ați revenit, valorile rămâneși, vă invita ca următoarele 45 de minute.
myślałam, że chcesz coś powiedzieć. No, powiem wam, że cudnie było po prostu. Ja widziałam już wiele takich pokazów, ale ten zdecydowanie faktycznie jest największy i najładniejszy, jaki widziałam w życiu. Jesteśmy cali mokrzy, więc jak będziecie w pierwszym rzędzie, to po prostu jakieś przeciwdeszczowe, szczególnie jak już będzie zimniej. Te pokazy nie... Ale świetnie, zawsze jak ja zaczynam nagrywać wtedy, ktoś jakimś motorem albo czymś innym przygazuje. Te pokazy nie odbywają się przy minusowych temperaturach, więc jakby ktoś się wybierał w zimie, to może nie mieć okazji zobaczyć. Te wycieczki, ten kokuczek krzyż boli. Nie wiem, czy wy też tak macie, jak się dużo chodzi, a stoi. Chodzić to ja mogę cały dzień, wiecie, ale jak po prostu trzeba stać, a te wycieczki to idziesz, stajesz, nie? Idziesz, stajesz. I jak stoję, to po prostu krzyż mnie strasznie boli. Dlatego przestałam chodzić do kościoła. Aleksej.